sakrament pojednania w ogóle, on w pewnym momencie dla samego Kościoła stanowił trudność. No bo tak, zwróćcie uwagę, że Jezus w jednym punkcie był złośliwy strasznie. To znaczy zostawił swojemu Kościołowi Ducha Świętego zamiast katechizmu Kościoła katolickiego. Jakbyśmy dostali katechizm od razu od Pana Jezusa, to wszystko by było jasno poukładane, tak? A oni wyszli z Wieczernika z Duchem Świętym. Z niczym konkretnym, znaczy, tak, Duch Święty, pamięć o Jezusie, ale i teraz co my z tym mamy zrobić, tak? Jeden ze sporów, który się bardzo wcześnie zaczął w Kościele, był związany z tym, że jak się zaczęły prześladowania chrześcijan, a zaczęło się dość szybko, to co się zdarzało? Zdarzało się, że niektórzy zapierali się wiary. Albo, i to prawdopodobnie byli Polacy, kupowali sobie fałszywe zaświadczenia, że złożyli ofiarę. To jest nasz sport narodowy, więc prawdopodobnie już tam jacyś Polacy byli. I pojawiło się pytanie, co z nimi zrobić, tak? Oni byli ochrzczeni, zaparli się wiary, a potem chcieli wracać z powrotem do wspólnoty. I teraz przebaczać im czy nie? Pomiędzy drugim a czwartym wiekiem trwa dość gorący spór. Niektóre wspólnoty nie chcą w ogóle przywracać tych upadłych, czyli tych, którzy się wyparli wiary. Ostatecznie oczywiście zwycięża opcja miłosierdzia, bo trudno się Ewangelii wyprzeć i trudno ją ominąć pod tym względem. Ale wtedy rośnie świadomość, że ta władza odpuszczania i zatrzymywania grzechów, o której jest mowa w Ewangelii Jana, o której Jezus mówi w momencie zmartwychwstania właściwie, to jest konkret pewien. Bo ten człowiek, który chce wracać do wspólnoty, to trzeba trochę obejrzeć, czy on rzeczywiście się nawraca, znaczy, czy tam w sercu się coś zrobiło w tego człowieka, czy on po prostu tak właściwie się nie przejął, tak, ale pojawia się w ogóle pytanie, tak, pod jakimi warunkami ewentualnie odpuszczać grzech? I jak pokutować po grzechu? O, słuchajcie, żyjemy w błogosławionych czasach naprawdę, jeżeli chodzi o pokuty, tak? My jesteśmy co najmniej od 700 lat, nie, może mniej trochę, 550, żyjemy w okresie wielkiej promocji na pokuty. Bowiem jakbyście się cofnęli nieco wcześniej, do wieku IV powiedzmy, to pokuta za grzech ciężki oznaczała po pierwsze, że nie dostajecie od razu rozgrzeszenia po wyznaniu tego grzechu, tylko najpierw musicie odbyć pokutę, a pokuta potrafi trwać stąd dotąd i to są mniej więcej 3 lata na przykład, tak? Przez 3 lata 2 dni o chlebie i wodzie w tygodniu, na przykład. To jest przykład taki rzeczywisty. I dopiero potem rozgrzeszenie, tak? I wtedy pokutnicy, ci, którzy byli już po wyznaniu grzechów, a jeszcze nie byli pojednani, to przez ten pierwszy okres, bardzo często to był rok, w ogóle nie mogli wejść do kościoła na mszę, bo nie byli pojednani. Potem mogli wejść, ale na kolanach i do kazania, a potem na zewnątrz. Ta praktyka pokutna była bardzo wymagająca i co więcej, w wielu wspólnotach można było się spowiadać tylko raz w życiu po chrzcie. Drugi raz, jak ktoś przychodził, to już mówiono i on odchodził takim. Tą praktykę Kościół zmienił, orientując się, że znowu ona z Ewangelią nie gra. A zwłaszcza wtedy zaczęto się orientować, kiedy wielu ludzi odkładało pokutę. Bo oni główkowali tak. Jeżeli można się wyspowiadać tylko raz w życiu, to lepiej tego bonu nie realizować od razu, tylko poczekać przed śmiercią, tak? Wtedy się człowiek nawróci tam, tak, otrzyma rozgrzeszenie. A poza tym w niebezpieczeństwie śmierci skracano pokutę, więc w ogóle. Tak. Więc efekt był jaki? Że nikt nie pokutował, tak? W związku z tym wszyscy byli w tym stanie grzechu, w związku z tym właściwie to, co jest istotą nowego życia, czyli
spotykanie się na Eucharystii było niemożliwe, tak? Bo oni wszyscy pozostawali poza wspólnotą do momentu przebaczenia. Zatem Kościół zaczął ponawiać pokutę i też zmieniać powoli praktykę związaną ze sposobem spowiadania. Przede wszystkim przeskoczyło rozgrzeszenie w to miejsce, które mamy dzisiaj. To znaczy, że najpierw jest rozgrzeszenie, a potem jest dopiero pokuta.